Siemanko, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym materiale na tym kanale. Dzisiaj zapowiedź drugiej kolejki PKO Ekstraklasy, czyli Wisła Kraków podejmuje Lechię Gdańsk. Niestety w Gdańsku, więc na mecz wyjazdowy. No i będzie to mecz bardzo, bardzo trudny. I powiedziałem takie coś po meczu ze Śląskiem, że remis właśnie w tym spotkaniu będzie sukcesem. Naprawdę będzie sukcesem i myślę, że wy też tak uważacie. Bo oczywiście, dlaczego tak mówię? Ponieważ tak, po pierwsze Wukan Sawicewicz raczej nie zagra. Jedynie jest szansa na wolneta Basze i Łukasza Burligę. No to są dwa nazwiska, które mogą się pojawić w kadrze czy w podstawowym składzie Wisły Kraków na mecz z Lechią. Także no nie jest to zbyt optymistyczne i myślę, że chyba każdy z was raczej zdaje sobie sprawę z tego, że no tutaj remis będzie dobrym wynikiem, po prostu. Dlaczego? No Lechia na pewno jest to kandydat do mistrzostwa, na pewno będzie walczył o to, również gra w europejskich pucharach, co akurat może nam trochę pomóc z uwagi na to, że no, często zespoły grające właśnie w Lidze Mistrzów, w sensie eliminacjach do Ligi Mistrzów czy Ligi Europy, no lubią tracić punkty, no Legia jest tym mistrzem, ale być może Lechia Gdańsk też troszkę nas zlekceważy, troszkę zagra na wstecznym biegu. Miejmy taką nadzieję, ale oczywiście nie można tego zakładać i łudzenie się, że tak się stanie, no jest troszkę no, nadużyciem i myślę trochę głupotą. I tak wiecie, no oczywiście jeżeli chodzi o ich ostatni mecz, tą pierwszą kolejkę, no to zremisowali ten mecz z ŁKS-em Łódź. 0-0 bezbramkowo. Mecz, który powiem wam, obejrzałem. I powiem tak szczerze, no oni ten mecz zremisowali, oni go mogli przegrać, bo ŁKS naprawdę dobrze gra i my się trochę boimy, bo my za chwilę też z nimi gramy, także no nie jest to rzecz, która na pewno napawa nas optymizmem, ale może o ŁKS-ie nie mówmy, ale w każdym razie no Lechia nie była tam stroną dominującą, no mieli oczywiście swoje sytuacje, ale to nie były też sytuacje, no nie skończyli tych sytuacji, a ŁKS też miał dużo, dużo dobrych sytuacji. No i ten mecz, mówię, mógł skończyć się wygraną ŁKS-u. No ale tak się nie stało, był remis 0-0. Oni grali również, Lechia grała w Superpucharze Polski z Piastem Gliwice, ale ten mecz też trochę jest nieadekwatny, bo w tym meczu no aż było 6 zmian w zespole Piasta, bo wtedy jeszcze walczyli w eliminacjach do Ligi Mistrzów. No niestety odpadli po naprawdę niezłej grze. Ale to nie jest ważne, my się zajmujemy tu Wisłą. No tak na bardzo, no, jedynym wyznacznikiem takim, no, relatywnie, no, którym można, że tak powiem, coś powiedzieć, to są transfery. Transfery. Najpierw powiem może, kto odszedł. No odszedł Konrad Michalak, Akhmat Grozny do Rosji, że tak powiem, 1,5 miliona euro za niego wzięli. No, zawodnik na pewno z podstawowego składu, no ale Lechia musi gdzieś tam ciąć koszty, tak? Bo jeżeli chce się grać na jakimś poziomie, chce się, że tak powiem, prowadzić klub na jakimś poziomie, no to niestety koszty są dosyć duże. Odszedł również Rafał Janicki do nas, jakie szczęście. Ach, no ale ostatni mecz nie był taki zły w sumie, no to można mu podarować. Steven Victoria również odszedł do Ligi Portugalskiej. João Nunes z kolei do Ligi Greckiej. Michał Mak znowuż do nas. Ale Borysiuk pozostaje na razie bez klubu. No ale jest, no prawdopodobnie zostanie zawodnikiem Wisły Płock. No i generalnie rzecz biorąc, jeszcze jest taka informacja, że Artur Sobiech również odejdzie z Wisły Płock. Także jego tutaj też nie zobaczymy. No i kto w zasadzie do nas przyszedł, czy to też wrócił? Mario Malocza przyszedł no, za tam 150 tysięcy euro, no bo tyle wynosiła kwota odstępnego do właśnie Lechii. Mario Malocza, Chorwat, wcześniej też już występował w tym zespole. Kontrakt jego obowiązuje do 2022 roku. Kolejny zawodnik, Maciej Gajos z Lecha Poznań do Lechii Gdańsk, był tak zwany
wolny transfer, znany zawodnik ekstraklasowy, zawodnik, który reprezentował również barwy Jagiellonii Białystok. Tak ten zawodnik się prezentuje. No, to jest taki solidniak, tak? Wydaje mi się, że tutaj akurat są w Gdańsku są zadowoleni z tego transferu. Paweł Żuk, czyli zawodnik, który reprezentował Polskę na Mistrzostwach Świata U20 i występował w młodzieżówce Evertonu. Także no, coś to znaczy, ale jak się będzie prezentował, to szczerze nie wiem. No i przyszedł człowiek, który no, nie zagra na nasze szczęście, bo by nas połamał. Nie zagra w meczu z Wisłą Żarka Udowicić, bo no, ma tak zwaną karę za czerwoną kartkę. Ta kara jest dosyć surowa. Nie wiem, ona dokładnie wynosi, ale widziałem gdzieś na główku, że bardzo surowo został potraktowany. No i tak w zasadzie no tyle. No, wrócił Sławek Peszko, niestety, bo teraz by się troszkę przydał w Wiśle, aczkolwiek mamy Maka, więc to już nas cieszy. No i Adam Krzanowski, też człowiek znany w Gdańsku, no, traktowany jako nadal młody, no bo młody jest i na pewno z potencjałem. W tamtym sezonie występował w Wigry Suwałki, no wiadomo, pierwsza liga, Fortuna pierwsza liga, ale wypożyczenie się skończyło, no i wrócił do Gdańska. Tak to wygląda, jeśli chodzi o transfery. Oni mają generalnie rzecz biorąc kadrę bardzo dobrą, szeroką, ale to, co myślę wpływa na ich plus, że te transfery oni zrobili już na samym początku. Naprawdę, oni praktycznie, skończył się sezon, oni już mieli, już sypali, już pojawiały się nazwiska i już podpisywali kontrakty. To jest no duży przywilej, ponieważ ten stokowiec miał od razu gotową kadrę i nad nimi już pracował, tak? W tym okresie przygotowawczym nikt nie dochodzi, nikt coś tam. Jest wszystko tak, jak być powinno. Oni są po prostu gotowi na Europę. Zobaczymy, czy są tak gotowi, bo mecz, jak to, no widzicie, to dzień później. Więc no, będziecie wiedzieć, czy przegrali, czy wygrali. No, moim zdaniem, no, mogą mieć ciężko. Ale co do naszego meczu, no kadrę mają dobrą, tak? I nawet bez Żarka Udowicicia, no są groźni, bo oprócz tego mają Rafała Wolskiego. No, no tu się wiele nie zmieni. Ta kadra też jakoś bardzo, popatrzcie, ile jest odejść. To tak naprawdę jest tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć odejść. Naprawdę to jest mała liczba. Przy ich, i tak oni zawsze mieli szeroką kadrę. Więc tak naprawdę oni bardzo dużo nie tracą. Także. No jest to duża trudność, no ale co my możemy, tak, bo to jest ważne. No generalnie tak, jeśli chodzi o sprawy kadrowe, no mogą dojść do nas dwa nazwiska, tak, będzie to Wulnet Basza i Łukasz Bulliga. To są dwie nazwiska, które być może zaszczycą nas swoją obecnością, aczkolwiek niestety problem jest inny, że no Wukan Sawicewicz nadal go nie będzie, Kuby Błaszczykowskiego też nie, więc no, sytuacja jest trudna, no tak to trzeba powiedzieć. I nie wiem, słuchajcie, no generalnie ja powiedziałem tak, remis i będę naprawdę happy. I będę happy, bo naprawdę no to nie przesadzam, no na wyjeździe. Rywal no też niesłaby, tak? Rywal, który no, będzie walczył o tego mistrza, albo przynajmniej o te europejskie puchary. No, na pewno no, ciężko w ogóle jest porównać, tak? No, nie mamy kadry, po prostu. I każdy mecz, powiedzmy, z zespołem tego typu, no będę raczej mówił, no, na ten moment przynajmniej, jakim jesteśmy, że raczej szanse są na wygranie są mizerne. Remis nie jest taki, bo przy dobrym założeniu taktycznym jesteśmy w stanie to ugrać. No ale. No właśnie, słuchajcie, to nie jest takie wszystko proste, no. Bo przygotowanie fizyczne nie jest złe zespołu, tak? Więc tutaj na pewno na to bym się nie przyczepił. Ale problem jest no, w kadrze, no jak masz wąską kadrę, naprawdę wąską kadrę, no to ciężko jest z tego coś sklecić, no. Teraz myślę, że też Maciej Stolarczyk był bardziej przygotowany, bo no ten uraz Wolneta Baszy, no to myśleli wszyscy, że się uda zdążyć na czas, no się nie udało, no i niestety konsekwencja jest tego taka, że ta kadra na Śląsku była słaba, znaczy na Śląsku, z meczów z Śląskiem. No i teraz no czeka nas również trudne spotkanie, tego musimy być świadomi, no ale nie przejmujmy się,
Tylko, no, wierzmy, ja wiem, ja generalnie będę zdziwiony nawet z remisu, a z wygranej to Jezus, nawet nie mówcie, to pod kroplówkę będą musieli mnie podłączyć. Mam nadzieję, że mnie podłączą jednak pod tą kroplówkę, byłoby bardzo miło. No i cóż, no słuchajcie, no możecie pisać, jak ten mecz waszym zdaniem może się ułożyć, bo to też jest ciekawe, jaki wynik może obstawiacie, bo to zawsze ciekawe są wasze jakby pewne wersje, wasze pewne tezy, które stawiacie w komentarzu. I cóż, no tyle w sumie mam do powiedzenia, bo wiecie, no mówię, no zapowiedzi mają to do siebie, szczególnie w tej początkowej fazie sezonu, że tak ciężko jest cokolwiek powiedzieć, tak sensem, no takim jedynym wyznacznikiem sensownym są transfery, odejścia, ewentualnie, no tu mieliśmy ten jeden mecz, więc on też troszkę odnosi się, no ale to jest trochę mało. Także piszcie, a ja, że tak powiem, z chęcią z wami podyskutuję, a ja żegnam się, słuchajcie, tak już i tak 10 minut, ponad nawet 10 minut ten materiał trwa, więc dziękuję wam bardzo za uwagę, do zobaczenia i do usłyszenia. Piona!